praca w projektach symulacyjnych się składa z takich trzech etapów. Jeden to jest zbieranie danych, drugi to jest modelowanie, trzeci to jest eksperymenty i optymalizacja. I patrząc, proszę Państwa, z punktu widzenia Linowskiego, czyli które czynności dodają wartość, które nie, no to się okazuje, że ta istota jest faktycznie w tym trzecim etapie, w etapie eksperymentów i optymalizacji. Staramy się skrócić te czasy zbierania danych i modelowania. Ja właśnie pokażę, jak to można skrócić. Tutaj mam plik Excela, w którym są zebrane dane. Można powiedzieć, że to jest taka fabryka cyfrowa, dlatego że generalnie tam są same liczby. No i generalnie, proszę Państwa, na modelu faktycznie jest tylko w tej chwili kilka punktów, kilka takich przystanków, czyli modelu symulacyjnego fabryki generalnie nie ma, no ale postaramy sobie wczytać tego Excela. No i on się czyta. Chwilę to potrwa. Komputer jest w miarę sprawny, więc... O! Generalnie macie Państwo wczytany w tej chwili model, który po... W tej chwili już jest w layoutie taki, jaki jest w fabryce i generalnie można go odpalać i, proszę Państwa, to działa. To działa do tego stopnia, że macie Państwo w tej chwili już również wyniki. I to wyniki analizy Yamazumi, analizy obciążeń i tak dalej. To, co udało nam się zrobić, do czego żeśmy doszli, i to jest przekaz dla naszego gościa z ministerstwa, tego nie ma nikt na świecie. To jest po raz pierwszy publicznie pokazana technologia, która jest nieosiągalna nigdzie indziej. Generalnie można iść dalej w tym sensie, że jak tutaj pokazywałem Państwu właśnie te trzy kroki modelowania, to proszę zwrócić uwagę, że to modelowanie, jak mam dobrze pozbierane dane, to można powiedzieć, że nam wypadło, tak? Został nam zbieranie danych, ułożenie ich w odpowiedni sposób i eksperymentowanie, optymalizacja. Ale można byłoby pomyśleć o tym, że przecież te dane są zebrane, bo jeżeli systemy produkcyjne, klasy, no, te R polskie, SAP-a czy coś takiego, to przecież tam wszystkie dane są. To może one są albo źle poukładane, albo może je tak poukładać, żeby w ogóle ten pierwszy krok też skrócić, bo wydaje się, że tak powinno być. Gdybyśmy dobrze poukładali od początku, czyli inaczej mówiąc, system ERP, gdyby był od początku dobrze zaprojektowany, to modele symulacyjne systemów produkcyjnych powinny być generowane automatycznie. I to my wiemy, jak te dane poukładać.